Dzień dobry, Małgorzata Kozicz, zapraszam na program Wilno Łączy. Na Litwie trwają dyskusje na temat obowiązkowego poboru kobiet do wojska. Co prawda kobieta w mundurze nikogo już dzisiaj nie dziwi, nie jest to jednak także widok powszechny. O kilometrach przemierzanych z 30-kilogramowym plecakiem, nocach spędzanych w lesie i o tym, czy mężczyźni chętnie słuchają kobiet dowódców, porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Elżbieta Korkliniewska, porucznik Straży Granicznej. Jej praca polega przede wszystkim na współpracy z lokalnymi społecznościami. Prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Lubi czytać, interesuje się psychologią. Należy do zespołu pieśni i tańca Ejszyszczanie. Jej hobby to fotografia. Uwielbia weekendowe podróże autem i spędzanie czasu na lonie natury. Katarzyna Jankowska, kierowca transportera opancerzonego. W Wojsku Litewskim pracuje z poborowymi. Studiuje przemysł kreatywny na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym. W wolnym czasie czyta książki po polsku, żeby nie zapomnieć języka. Wolontariuszka w schronisku dla zwierząt. Lubi gotować zdrowe jedzenie i przemycać go bliskim. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie, jak zdecydowaliście się na swój zawód? No bo wojsko, Straż Graniczna to jednak takie wybory niezupełnie oczywiste. Kasiu, jak to u Ciebie było? Nie było to na pewno marzenie z dzieciństwa, ale może jakoś tam podświadomie było dlatego, że wychowywałam się z chłopakami. Także od zawsze lubiłam oglądać filmy i czytać książki o takich wojowniczkach, o kobietach historii. Do wojska zapisałam się całkiem przez przypadek i przyszłam i zostałam. Elżbieto, a u Ciebie też była jakaś taka romantyka tego munduru i w ogóle takiej służby mundurowej? Raczej tak, bo było to marzenie jeszcze szkolne. Ale po szkole dostałam się na studia. Studiowałam pedagogikę, później wstąpiłam na te ekonomiczne studia. No i w czasie studiów magisterskich nie było tak nigdzie pracy pedagogicznej w Ejszyszkach i okolicach. Więc wróciłam wspomnieniami do marzeń tych swoich, że chcę być w mundurze. Wstąpiłam do szkoły Straży Granicznej w Miednikach. Dzisiaj tak raczej staramy się już unikać takich sformułowań, że coś jest odpowiednie dla dziewczyn, coś jest odpowiednie dla mężczyzn, dla chłopaków, ale jednak wydaje się, że wojsko, że służby mundurowe jeszcze ciągle są zdominowane przez mężczyzn raczej. Czy zgadzacie się z tym? Czy kobiecie jest łatwo w tym świecie zaistnieć, jakoś przebić się, Kasiu? Tak, jest łatwo, tylko że jeszcze jest trudno walczyć z tym takim poglądem, że mężczyźni patrzą na kobietę, że to nie jest miejsce dla kobiety w wojsku. Po prostu wszyscy wiemy, że mężczyźni nie lubią, gdy kobieta przywodzi i raczej bywa niezadowolenie, jeżeli kobieta jest na wyższym stanowisku niż mężczyzna. To tylko dlatego, tak? Wszyscy równi. Elżbieto, a w Twoim odczuciu jak to jest? Śmiem twierdzić, że mężczyźni u nas w służbie granicznej to nawet czasami żartują, że kobiety, wy jesteście dla nas jako upiększeniem służby, więc nie ma takiej jakiejś dyskryminacji, naprawdę. Może jest wtedy takie coś, że właśnie, że mężczyźni tak uważają, że kobieta jest jakaś taka słabsza, czy potrzebuje pomocy, czy to tylko takie są przyjacielskie raczej żarty? Przynajmniej u nas w wojsku jest tak, że mężczyźni są wychowywani tak, że kobiecie trzeba pomóc, że ona jeszcze będzie rodzić dziecko i czasami może to bywa za dużo tej pomocy, bo ja rozumiem, że ja mogę to zrobić, że mi nie jest za ciężko. A jak w ogóle wasze otoczenie przyjęło ten wasz wybór? No Elżbieto, ty najpierw planowałaś sobie w ogóle inną karierę i tutaj raptem taki zwrot do munduru. No to jedni pozytywnie podtrzymali to, mówią, no dobrze, musisz dążyć po drodze swoich marzeń, zaś inni mówili negatywnie. Po co to wszystko robisz? Będziesz musiała mieć broń, w lesie będziesz siedziała. Lecz ja dzisiaj bardzo się cieszę z tego powodu, że jestem tam, gdzie jestem, ponieważ to wszystko dało mi w życiu takie nadało odwagi i nowych barw dodało w moim życiu.
chyba przyznamy, że nie każdy nawet mężczyzna się nadaje do wojska czy do munduru i kobieta pewnie też tym bardziej. Jak uważacie, jakie trzeba mieć predyspozycje do tego? Czy jakieś żelazne nerwy, żelazne mięśnie? Żelaznych mięśni na pewno nie musi mieć, bo ja idąc do wojska nie mogłam zrobić ani jednej męskiej pompki. Teraz ja robię i to nawet sprawia dla mnie przyjemność. Wszystkiego można się nauczyć. Potrzeba tylko chęci, ale wojsko ono nie jest dla takich kobiet, które przyjdą i będą myślały, że chłopcy wszystko będą robić za nich. Trzeba starań, trzeba czasami ścisnąć ząbki, przecierpieć coś. Czasami trzeba po prostu gdzieś coś nie wziąć do serca, jakiejś uwagi w swoją stronę. Jakie cechy powinna mieć kobieta mundurowa? Czy do służby potrzebne są specjalne predyspozycje? Co mówią o tym bliskie osoby naszych bohaterek? Posłuchajmy. Kasia zawsze dąży do swojego celu i jest bardzo uparta. To, ja myślę, to dla niej bardzo pomaga. Osięga tego, czego chce. Tego wojska w życiu jest i nie mało, i poza godzinami na pracę nawet też jest tego. Nie służymy w jednym miejscu. Ja na przykład służę w Wilnie, Kasia w Podbrodzie, to takiej konkurencji nie ma żadnej. Prosto dzielimy się doświadczeniem. Nie ma różnicy, kto będzie do jakiej płci będzie dowódca, czy wiele będzie miał lat. Głównie co on umie, jak na wiele jest charyzmatyczny i jakie ma zalety jako dowódcy. Jedno słowo, które przychodzi mi na myśl, kiedy widzę Elę, to jest radość. Bo to jest osoba, która ciągle się uśmiecha, jest bardzo pełna energii, jest bardzo aktywna. Ela jest na swoim miejscu, bo chyba takie podstawowe cechy są takie, że ona jest bardzo odważna. To myślę, że w takiej pracy odwaga jest potrzebna. Druga sprawa, jest bardzo odpowiedzialna. Też chyba bez tego w takiej dziedzinie, bez tego się nie da. Gdyby nie miała tej sympatii, tej jakiejś miłości właśnie do kraju, do narodu, to by tego po prostu też nie wybrała. A jak w ogóle dzisiaj wygląda wasza praca? Na czym ona polega? Co tak na co dzień robicie, Elżbieto? Reprezentuję naszą służbę graniczną, pracuję z placówkami oświatowymi, prowadzę i koordynuję kulka młodego pogranicznika, organizuję różne takie święta narodowe, reprezentuję właśnie naszą jednostkę. Takich placówek mamy aż 8. Ciągnie się nasza granica ochraniana od Loździei aż do Dziewieniszek, więc to wszystko należy do naszych obowiązków. Kasiu, a twoja praca jak wygląda? Pracujesz z poborowymi, jesteś też kierowcą transportera opancerzonego. Tak, ale jeszcze nie mam kursu, więc jeszcze nie mogę na nim jechać. Pomagam najczęściej uczyć poborowych tych wszystkich podstawowych rzeczy w wojsku. Także uczę się razem z nimi każdego dnia. A wśród tych poborowych, z którymi pracujesz, dziewczyny się też zdarzają? W danym naszym poborze nie ma dziewczyn, ale mój pobór był przedostatni, w którym były dziewczyny. Na ile słyszałam, przyjdą dziewczyny w następnym. A jak mężczyźni młodzi, z którymi pracujesz, reagują na to? Tak wspomniałaś wcześniej, że bywa czasami pewien sprzeciw, to zdarzy się coś takiego, że no nie będzie mi kobieta rozkazywać i wskazywać, co mam robić? Na dany moment nie, bo ja jestem trochę wyżej niż poborowi, więc nie jestem aż na tak wysokim stanowisku. Ale gdy był mój pobór, ja byłam jako prawa ręka swego przywódcy, więc 10 chłopców musiało mnie słuchać. To mogę z swojej praktyki powiedzieć, że chłopcom trudno jest słuchać dziewczyn. Dlatego, jak i mówiłam, trzeba mieć żelazne nerwy, żeby nie zwracać uwagi, bo jeżeli z wyżej tobie mówią, że robisz dobrze, to właśnie robisz dobrze. Elżbieta mówi o tym, że jej praca polega też na opowiadaniu społeczeństwu o służbie mundurowej. Jak oceniacie, jak ludzie was odbierają na co dzień? Bo zdawałoby się, no są to takie zawody, takie służby, które ochraniają nas, ale też dużo jest drażliwych tematów teraz na świecie, w społeczeństwie i różnie ludzie w ogóle oceniają różne rzeczy. Czasami to jest bardzo różnie, ale zazwyczaj wszyscy są bardzo zadziwieni i jak widzą kobietę w mundurze, to mówią, że wow, jak pięknie wyglądasz, jak ci pasuje. Oczywiście najbardziej uwagę zwracają mężczyźni na tych kobiet w mundurach.
i otoczenie nas jakby przyjmuje pozytywnie. Kasiu, a u Ciebie jak to jest? No, mnie podobnie, ale ja w mundurze staram się bardzo dużo gdzieś nie wychodzić do cywilnego życia, bo no, mundur dla mnie jest taka jakaś poważna rzecz, jakby taka dorosłość, a ja tak na co dzień jestem bardziej wyluzowana, więc staram się tak w mundurze praca, dom, dom, praca, żeby tak nie chodzić gdzieś tak po mieście. A moja akurat praca jest społecznością, to nie mogę tego munduru się odmówić i tak gdzieś go zostawić, bo od poniedziałku do piątku pracuję, od 8 do 17 godziny, więc w tym mundurze cały czas reprezentuję właśnie tą naszą służbę. Jeżeli chodzi o takie stereotypowe pojęcie kobiecości, jak mamy jakieś takie wyobrażenie o pięknie, o pielęgnowaniu tej urody i tak dalej, czy właśnie mundur, czy służba w wojsku, w Straży Granicznej pozwala na to? Czy kiedy wkładacie mundur, czujecie się też kobieco, no tak w takim typowym tego słowa znaczeniu? Kasiu. Do munduru jakoś byłam taka bardziej może chłopięca. Sukienki, spodnice dla mnie były tabu, ja nie chciałam ich ubierać, nie malowałam się, nic. Na dany moment może mundur zabiera tą moją chłopięcość, więc gdy zaczęłam służyć w wojsku, zaczęłam więcej sukienek nosić, więcej spódnic, zaczęłam częściej malować się. Elżbieto, a u Ciebie też w wolnym czasie więcej sukienek? W wolnym czasie tak, więcej jest tych sukienek, chociaż i mamy mundur ten taki wyjściowy, gdzie jest spódniczka, to więc zawsze przy okazji to staram się ją włożyć, żeby zachować tą kobiecość. Przy mundurze to muszą być włosy spięte. Takie jakaś biżuteria musi być klasyczna, żeby nie jaskrawa, nie padała w oczy, delikatna. No i swoją kobiecość zawsze staram się podkreślić, malując usta. Powiedzcie, co Wam daje najwięcej takiej radości, satysfakcji w Waszej pracy? Tak jak mówiłyście, no czujecie się na swoim miejscu. No dla mnie satysfakcja sprawia to, że ja mogę podjąć jakiegoś wyzwanie i udowodnić, że kobieta też może. Ja na przykład to bardzo się cieszę, dlatego że mogę organizować obozy letnie dla dzieci. No i oczywiście jeszcze organizujemy takie różnego typu akcje solidarności, podtrzymujemy chorych na raka i że mogę pomagać innym, w tym swoim nawet zawodzie takim. I też właśnie pokazujesz chyba to, że te służby mundurowe są blisko ludzi. Tak, i jeszcze bardzo się chcę podkreślić to, że nie jesteśmy celnikami. Społeczność nas nie widzi, widzą nas jako celników, a są celnicy i jest Straż Graniczna. To są dwie różne organizacje. No cóż, nasza rozmowa już prawie się kończy. I na zakończenie proponuję Wam jeszcze taką krótką grę słowną. Ja rozpocznę zdanie i proszę Was, abyście je dokończyły jednym lub dwoma słowami, bez zastanowienia. Kasia, pewność siebie. Pewność siebie daje satysfakcję. Elżbieta, w stresujących sytuacjach. Uśmiecham się. Kasia, moja najważniejsza cecha. Pewność siebie. Elżbieta, lubię w sobie. Lubię w sobie aktywność. Kasia, najlepiej umiem. Zastanawiać się, co będzie później. Elżbieta, moim celem jest. Moim celem jest dojść do celu, do wymarzonego celu. I ostatnie pytanie do Was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na Wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. Trwają ostatnio na Litwie dyskusje i pytamy też o Wasze zdanie. Czy kobiety powinny być pobierane do wojska? No, nie widzę sensu po prostu zmuszać dziewczyn do czegoś takiego, bo dziewczyny naprawdę nie dla każdej jest wojsko i nie każda przez to może przejść. Ja uważam, że musimy zostawić prawo wyboru dla tych samych dziewczyn, kobiet, które mogą same się zdecydować na to, czy mogą iść taką drogą życiową, czy nie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę i życzę jak największej satysfakcji z Waszej pracy i jak najmniej stresujących sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Elżbieta Korkliniewska i Katarzyna Jankowska. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia i do usłyszenia.